Spotkałem tajemniczego podczas rozgrywki, dostałem ciekawego lika co do serwera 7. Tiku przewrócił swoje filmy na kanał i postanowił zabrać głos w sprawie, lecz w dość ciekawy sposób. Właściciel Mistaken oddaje serwer, pojawiły się kolejne filmy Arg, pan Nikaro przeprowadził wywiad z Hubertem Moczką, a na koniec omówimy sobie bardzo i to bardzo ciekawą sprawę co do nowego serwera, który już został zamknięty. Wszedłem sobie na polski serwer i nagle podchodzi do mnie tajemniczy typiarz, żeby przekazać pewne liki co do serwera 7, nad którym pracują. Dostałem muzykę do trailera. Następnie z Hipostajmem zaczęliśmy grzebać. Wystaje wam na początku teorię Hipostajma. Zakłada ona, że oryginalna muzyka nawiązuje do tańca mambo z lat 30. XX wieku oraz muzyka swoim stylem przypomina dźwięki z opery lub po prostu muzyki z lat 20. Lecz została ona odnowiona, co może oznaczać, że starą muzyką jest SCP-SL, a odnowienie to jakieś dojebane pluginy. Skąd wiemy, że serwer będzie modded? Ponieważ tajemniczy zadeklarował, iż od 5 serwery będą modded. Od 5 serwer będą modded. Sprawdziliśmy jego repetytoria i znajdowało się tam kilka ciekawych projektów. Jeden z nich to Murder Mystery. Do tej teorii dołożę swoje założenia, iż może serwer będzie na starej wersji SLA, choć pewny tego nie mogę być. Za niepamiętnych czasów nagrywania Pacjenta Zero, spokojnie wyjdzie on może w tym roku, dążę do tego. Pojawił się update halloweenowy i nie mogłem mieć wtedy nagrywek. GBN podesłał mi wtedy link do takiego czegoś jak SCP-SL Classic. I wydaje mi się, że jest szansa na to, iż stara muzyka symbolizuje możliwie starą wersję SLA. Choć raczej może być to nieopłacalne dla tajemniczego, w związku z tym, iż mało osób ogarnie starą wersję SLA. Moja teoria poszerza tą Hipostajma i wydaje mi się, że może będą to minigamesy. Tajemniczy również powiedział, że często na ruskich serwerach mają podobne założenie co do serwera 7 i że chyba w Polsce było coś takiego. Posłużę się tutaj przykładem Awokado, które zrobiło minigamesy i przez większość teorii będę na tym bazował, bo to aktualnie ma sens. Awokado jest polskim serwerem, Awokado zrobiło minigamesy, a jeżeli działamy wokół tej teorii, to dodam, iż tajemniczy napisał mi takie coś. Również tryb z granatami mamy w jednej z minigierek, więc no, wszystko by wskazywało na to, lecz jest jedno wielkie ale. No, ale wyszło podczas drugiej rozmowy z tajemniczym. Po pierwsze, nie chodziło mu o Awokado RP, a o jego stary serwer. Poszperałem i nazwą tego serwera było SFN Network, ale jestem pewien tego w 99%, że chodzi o ten serwer. Jeżeli ktokolwiek grał na tym serwerze, bądź go pamięta, proszę pomóżcie. Przypomnijcie, jakie były tam rozwiązania i na czym polegał ten serwer. Ostatnią rzeczą, jaka całkowicie może zepsuć teorię, to jest to znowu coś, co powiedział tajemniczy podczas drugiej rozmowy. Istniał pewien serwer, który teraz działa jedynie na starej wersji tej gry i ma on w sobie ciekawe voiceliny oraz nie jest to horror. Ah, fantastic! You've arrived! Rightio, we need to get straight to it. We've got a long day of testing ahead of us. Let's see which experiments we're doing today. I no, nie jest to SCP-SL, tylko jest to coś z możliwością większej kreatywności, jak Garry's Mod właśnie, czy Minecraft. Lecz jeżeli ktoś wie, skąd to może być, to dajcie znać. Pewien kanał dla dzieci nagrywał z tej gry ten tryb na tym serwerze, ale dalej nic to mi nie mówi. Bo tajemniczy wkrętacz namieszał mi w głowie i po prostu nie chciał mi się szukać tego filmu z trybu na tym serwerze. Kilka lat temu! No, może być to 2, 3, 10, 20? You know. Jestem na filmie. 2019 był 5 lat temu, kurde. Oczywiście nie mówię tutaj o roku, kiedy został opublikowany film, ale... Tak, nie pisajcie, znać swoje teorie w komentarzach. Jeden serwer się poszerza, a drugi się zamyka. Oficjalnie Sauron na Discordzie Mistakena napisał komunikat, iż informują oni, że Mistaken oficjalnie zatrzymuje swoją działalność i przechodzi w stan uśpienia. W związku z tym ich serwer na SLU zostaje wyłączony. Dziękują oni wszystkim, którzy byli z nimi przez ten cały czas i wspierali ich społeczność. Pomimo tego, że ich serwer na SLU zostaje zamknięty, to Discord pozostaje aktywny, a jeszcze nie jest tak do końca, że się całkowicie zamykają, ponieważ jeżeli ktoś jest zainteresowany przejęciem serwera na SLU, to mogą się skontaktować z właścicielami. Cóż, na razie na ogłoszeniach nie ma żadnej informacji, więc trzeba czekać. Po ostatnich newsach odezwał się do mnie Tiku. Opisał mi tam sytuację ze swojej perspektywy oraz zaproponował, że możemy porozmawiać. Pod takim jednym warunkiem, iż podczas rozmowy ma być Żelek i dyktator Marchew. Mogę już zaczynać? Oczywiście. Dobra, to pierwsze pytanie, jak sytuacja wyglądała z twojej perspektywy? No, z mojej perspektywy wyglądało to tak, że wszystko było ogólnie dobrze. Tylko podczas chyba drugiej rundy ktoś mnie zreportował. Powiedział, że jestem odpalony. To była osoba, która około miała chyba tam z 80 godzin, skoro co wiem. I potem mnie wzięli na wieżę. Coś tam powiedzieli. Powiedziałem, że to był zwykły aim, bo to zwykły aim był. Po prostu z fartem. I potem, wszystko poszło dobrze. Zagraliśmy finał na jakieś akacze upośledzone. Poczekaj. I po finale panek mnie wziął na WC i zaczął mi mówić, że mam aimbota, który aimbotuje przez ścianę, że tak aimbot Midnighta nie działa i że przestaje strzelać jak zabije typ, a chociaż jak spowolnisz tempo, to jeszcze jest strzał, jak typ umiera, a Midnight od razu stopuje, skoro co mi Żelek powiedział. Więc teoria Midnight jest do uwalenia, szczególnie, że Midnight już nie ma aimbota. Od dawna w sumie. Tyle, jeżeli chodzi o to pytanie. Chyba tak. Dobra, to kolejne. Dlaczego puściłeś po oskarżeniach grę i wróciłeś na nowo oraz wraz z tym zniknęły twoje podejrzane ruchy? Na finale. No bo tak było powiedziane, że Diablo w końcu tam jak napisał to właśnie, że opuściłeś i wróciłeś i że jakby... Dostałem po prostu crasha Unity. To jest chyba normalne, bo nie tylko ja dostałem crasha Unity na tym turnieju. I te ruchy dosłownie były takie same, tylko że bardziej upośledzone broń. Ciężko mi trafić typa, który jest na 3 kolach i z akaczem, co nie wiem, czy zrozumiesz tą sytuację. Jakby tutaj wiesz, ja tutaj nie mówię, że mi się to mówi ogólnie, nie? Ja tam swojej prywatnej opinii. Trzecie pytanie, co uważasz o postawie Diablo i Leśniewskiego względem ciebie? W sensie, jak gadałem z Leśniewskim, to on powiedział, że w sensie on miał wywalone w to, tylko że Diablo się przyczepił, a głównie dlatego, bo miałem z nim taką mini-dramę w UCB. I dostałem pana z UCB w ogóle i potem mnie Alberto z powrotem zaprosił. I ogólnie ja mam taki beef z Diablosem, jeśli to ma sens. Okej, dobra. Chciałbyś coś jeszcze bardziej dodać, w sensie przedstawić jakoś te argumenty bardziej? No, ale jakie byś tak oczekiwał? Znaczy wiesz, bo bardziej opisać szczegółowo, bo raczej nie wydaje mi się, że chłopaki tutaj przyszli tylko posłuchać, tylko żeby coś na przykład dodać od siebie. Może ten aim w Glassroom jest totalnie normalny, nie ma żadnego, że teleportuje mi się celownik czy co. To Żelek może potwierdzi, bo on tak samo strzela i Marchewa nie. Marchewa musiał dać swoją opinię na ten temat. To nie wiem, kto pierwszy, Marchewa czy ja. Możesz ty się pierw wypowiedzieć. No to sytuacja jest taka, ja nie jestem najlepszym przykładem mówienia o cheatach, ale ze swojej wiedzy wiem to, że ogólnie, jak to powiedział Tiku, Midnight działa w ten sposób, aimbot w Midnightie, który był, że dosłownie masz tą swoją kulkę na środku, kółko takie i w jego obrębie zaczynasz, wiesz, automatycznie strzela ci na głowy, nakierowywuje. A tam nawet nie było każdego nakierowywania na głowę, było większość w ciało. Automatycznie ci, wiesz, stopuje strzelanie po zabiciu przeciwnika albo automatycznie przekierowywuje na najbliższego. A jeśli Tiku dalej strzelał, wiesz, bo tego się nie da zastopować, to robi tak naprawdę samo za ciebie. I wiesz, jeśli on to... Wiesz, jeszcze dalej strzelał, to było normalne. Tak samo analizując jego poprzednie filmy, jak widziałem, żeby być bardziej obiektywnym w tej sprawie, to było dosłownie to samo, co się wydarzyło na turnieju i mogło być to spowodowane albo tą jego dramą z Diablo, albo po prostu, nie wiem, jakimś niefortunnym wypadkiem. Nie wiadomo, nie jestem aż tak w to bardzo zagłębiony. Nie? I chciałem dodać, że jeszcze ktoś mnie dodosował na turnieju, albo duży ping. Miałbym tutaj osobę, która by to potwierdziła. To ja byłem. Mam tu osobę, która by to potwierdziła, ale on mi nie odpowiada na Discordzie, czyli w skrócie Rafik. A Marchew, teraz ty możesz coś dodać. No ja odniosę się do tej sytuacji w pokoju z roślinkami i bazuję tylko na tym materiale, na tym klipie, który udostępniłeś w swoim filmie. No i szczerze, ja tu nie widzę nic takiego jakoś wybitnie podejrzanego. Celownik normalnie jest po prostu ustawiony na wysokości głowy przeciwnika, co no chyba jest dosyć normalne, nie? Szczególnie jak już masz jakieś obycie w grze, no to z reguły ustawiasz ten celownik no, na poziomie głowy. No tutaj no co, no dosyć szybka reakcja, tutaj celownik normalnie skakał, więc no tutaj żadnego no recoila nie ma i tak dalej, no szybkie heady i tyle, nie? No i tyle mam do powiedzenia, no i tak samo bym tutaj poparł zdanie Żelka, no wczoraj na Andromedzie było dwóch cheaterów i dosłownie ich aimbot wyglądał w ten sposób, że przestawali od razu strzelać w momencie zabójstwa. Natomiast tutaj tak nie było. Tutaj jeszcze strzały padły po zabójstwie, więc no to troszeczkę zaburza to teorię tego aimbota, nie? I takie jest moje zdanie. Jakby, wiesz, aimbot, to zawsze możesz to ukierunkować tak, że specjalnie zaczynasz strzelać po to, żeby, wiesz, nie wydawało się to podejrzane, ale to by, wiesz, automatycznie ci przekierował tak od razu kursor po zabiciu, co nie? By ci od razu przekierowało, a to był normalny, płynny ruch myszką, który się tam wydarzył, nie? Tak samo oglądałem też innych osoby, które grają w SLA, to jest dosłownie to samo i no tak jak mówiłem, no nie ma nic takiego, żeby można było to uznać za Midnighta i to jest takie oskarżenie wyrwane z kontekstu, które w ogóle nie miało miejsca, nie? Wiesz, o co chodzi. I chcę dodać, że też nie miałbym motywu, żeby czytać na turnieju, gdzie się dosłownie nic nie dostaje. Dosłownie nie było żadnej nagrody oprócz jakiegoś estaga. Też jakiejś roli na PZM. Oczywiście, gdzie mam pana za cheaty. I dosłownie mam 2K godzin, tam nie było jakichś trudnych oponentów, bo nie mieli... Chyba najwięcej to był NEST, który odpadł do typka, który ma 200 godzin i był nachlany. I po prostu jakbym nie miałbym po prostu motywu, żeby się odpalić na turniej, gdzie dosłownie nic się nie dostaje. Dobra, to tyle, czy jeszcze ktoś chce z was dodać, czy może Tiku możesz opisać też, wiesz, tak jak się czujesz i tak dalej, w związku z tym, bo dużo rzeczy się wydarzyło po turnieju. Czułem się chujowo, bo czułem się tak zdradzony, bo w sensie Lugen, wiem, że stał po mojej stronie, bo coś tam napisał do mnie, czy wszystko ok. I w sensie ogólnie się czułem chujowo, no bo kurwa, no 70 demów do mnie poleciało. Więc poszedłem sobie offline na jeden dosłownie chyba tam 15 godzin i usunąłem moje filmy. Bardziej na... Niektóre były prywatne, niektóre były publiczne, w sensie niepubliczne. I po prostu są teraz publiczne i jakby ktoś chciał się doszukać tam dowodów, no to zapraszam. Dobra, czyli tyle, tak? No chyba tyle. Zanim przejdę do omówienia, to przybliżę wam postać Żelka i dyktatora Marchewa. Żelek to osoba, która używała Midnighta, programu, o który jest oskarżany Tiku, a dyktator Marchew jest uważany za jednego z najlepszych graczy SLA w Polsce. I rozumiem, że Tiku potrzebował obrońców, ale tak szczerze, to nie pokazali mi żadnych dowodów. Nie zaprzeczam wagi ich słów, ale brakuje mi pewnego potwierdzenia dowodem. Po tym jak przeprowadziłem wywiad z Tiku, to oczywiście sam zainteresowany zaczął się tym chwalić, gdzie popadnie. I w związku z tym organizator turnieju chciał porozmawiać o tej sprawie. Link do rozmowy z nim będziecie mieli w opisie i w przypiętym komentarzu. Powiem jedynie, że sprawa jest giga dziwna, bo ktoś kazał Leśniewskiemu porozmawiać ze mną. I dwie osoby z Northwood staffu analizowały gameplay Tika. Trochę czasu minęło od tej rozmowy, a nie usłyszałem żadnych konkretów w sprawie bana dla Tika. Powiem jedynie od siebie, że już nie będę poruszał tej sprawy, dopóki nie dowiem się informacji, czy Tiku dostanie bana, czy nie. Bo bardzo mnie zdenerwowało to, iż Tiku zaczął prowadzić zamęt po tym, jak skończyliśmy wywiad. I mu chciałem tłumaczyć się rzeczy, których nie zrobiłem. Zaczął zapraszać osoby trzecie na grupę, na której gadaliśmy. I po prostu nie mogłem spokoju ogarnąć filmu. Jeżeli Tiku będzie chciał dodać coś od siebie w tej sprawie, to może zrobić to u siebie na swojej społeczności. Ja na razie mam aparat na zębie, jak słychać, i złamaną rękę. I w związku z tym nie mam sił na robienie komentarii, bo nie chcę wam dawać właśnie słabej jakości. Więc albo przerzucamy newsy na społeczność, albo chwilowo zamykam robienie newsów oraz przesuwam premierę takich filmów jak relacji z turnieju Lunaris, albo tych trzech wideo esejów o SL-u. Dajcie znać, co uważacie. O, Fadro się wykolejają, jestem na zastępstwo. Awokado.pl wrzuciło dwa nowe filmy z ich Arg. Chronologicznie pierwszy z nich ma zakodowaną wiadomość w Base 64. Po odświeżowaniu dostajemy przedostatni. Sam film nie zawiera w sobie zbyt dużo rzeczy oprócz leżącego martwego MTF-a. Drugi film, Vive Mortem, czyli ostatni według nazwy poprzedniego, jest o wiele bardziej interesujący. Na początku są dwa teksty, których nie umiem odszyfrować oraz nie dostałem żadnego odszyfrowania, a następnie mam przyspieszający tekst Onela moja wakagwe goba. Darmowy iPhone 6 przetłumaczył z języka północnego istotą na tchnienie na nich swego ducha. Następnie mamy 19-sekundowy licznik z tekstem to co zobaczyłeś to jedyna forma zabezpieczenia przed tym czego boisz się i uciekasz przed. Nieważne czy na głos czy w myślach, musisz powtarzać ciąg wyrazów, które ujrzałeś ty. Nigdy nie przestał. Dalej mamy perspektywę z kamery MTF, a z znowu dwoma tekstami, które nie umiem przetłumaczyć, które spotyka naukowca z ukrytą twarzą, gdzie nagle się pojawia to. Cała reszta odgotowań została zrobiona przez Soczka. Następnie widzimy lokal, w którym mamy przedstawioną sytuację, gdzie tytułowy Vive Mortem był użyty w warunkach bojowych oraz jak fundacja zadziałała w tej sprawie po awarii. A na dole loga nieucenzurowane zdjęcie Vive Mortem. Następnie mamy migające kolory oraz tekst, który oznacza wszystko zaczęło się od traumy. Następnie widzimy puszczone od tyłu starsze filmy z tej serii, gdzie mamy kolejny kod, który po dekrypcji daje jak to zrobisz, to ból zniknie. Następnie mamy kadr z kamery na Surface'ie przy windzie A, gdzie mamy zamkniętą postać oraz tekst, który po odszyfrowaniu daje oni wygrali. Dalej jest spójrz oraz pomóż sobie. Następnie kadr się zmienia na Gate B, gdzie można znowu zauważyć zamazany element oraz ciała. A w tle kod Morsa. Potem mamy słowa mówiące o tym, że to co mieliśmy powtarzać miało tak naprawdę zwabić byt i pomiędzy tym migające zapewne zaszyfrowane teksty i na samym końcu widzimy Vive Mortem. Samo Vive Mortem oznacza żyć śmiercią, co na końcu jest właściwie przedstawione, że byt musi się czymś żywić, że to on żyje śmiercią. Jeszcze ja mogę od siebie dodać, że bardzo dziękuję Soczkowi za zrobienie bardzo dobrej roboty, naprawdę, gratki oraz jeszcze tak szybko chciałem przekazać, że tajemniczy proszę daj mi dostęp do swoich prywatnych repozytoriów na GitHubie. Drugim tematem będzie wywiad Badniejsza z Hubertem Moczką. Z ważnych tematów dla SLA to, że Kola oraz Lin mają dostać zmiany, nie są planowane nowe klasy. Aktualne update'y mają na celu urozmaicenie grania klasami ludzkimi. Jeszcze jeżeli chodzi o update'y to żeby zrobić, aby tryhardy nie mogły, jak to ujął Hubert, niszczyć innym grę. Zapowiedzenie nowej strefy. Zostało powiedziane, że trwają prace nad nowymi modelami do postaci. Są prowadzone dyskusje z Afrey Studio, które jest odpowiedzialne za SCP-5000 i dyskusje na temat współpracy. Jeżeli chodzi o Kolę, to ma dostać nerfa, gdzie Hubert podał za możliwą opcję zrobienia, że pierwsza kola tylko stopuje upływ staminy, a im więcej coli ma się na sobie, tym więcej różnych dodatków się dostaje. Oraz Lin ma dostać buffa. Na koniec dość ciekawy temat, bo powstał serwer i po krótkim czasie został on zamknięty. Na starym Discordzie tego serwera, który zmienił nazwę, macie całą historię od strony właściciela. Więc jeżeli chcecie, to poczytajcie. A teraz od mojej. Pewnego dnia napisał do mnie Gustavo. Dla niewtajemniczonych prowadzę współpracę z Wyłomowo, na którym był ten użytkownik wspierającym. I no, nie miał o sobie najlepszej opinii, w szczególności w administracji. Przez kilka akcji, a w tym jedną ze mną, została mu zabrana ranga. Niby po wszystkim się pogodziliśmy, ale kiedy wszedłem na serwer okazało się, że większość osób jest powiązanych z Wyłomową, a sam zainteresowany 16 nie miał i nie mógł założyć serwera. A w związku z tym, iż jedna drama z nim Wyłomowo była o IP, to coś mi tu śmierdziało. I wolałem nie podejmować współpracy, dopóki cię nie przekonam, albo nie zyskam pewności. Po paru dniach napisał mi ktoś z administracji Wyłomowo o tym właśnie serwerze i wspomniał coś o screenie wiadomości od Gustavo, gdzie potwierdza, iż nie ma skończonego 16 roku życia, więc stwierdziłem, że będę obserwował, jak sprawa się rozwinie. Cóż, na chwilę to ucichło, a ja sobie lekko liznałem tego serwera. Dalej nie byłem pewny, bo szare chmury wisiały nad serwerem. Aż tu nagle. Budzę się rano i widzę na serwerze rozmowę z Northwood staffem. Po tym całym zajściu dużo osób odeszło, a jedną z nich był Kraci. Gustavo na tamty moment miał spory problem do niego, dlatego porozmawialiśmy razem z Mopsem i jedną z osób, która również zarządzała tym serwerem. Graczy sensownie wytłumaczył swoją decyzję o odejście tym, że zajmował się dwoma innymi projektami, a przez to, że brał potencjalnie udział w nielegalnym projekcie, to za złamanie VSR Northwood mogło doczepić się do jego projektów oraz nałożyć na nich delistę. Akcja była nagła i to była jedyna sensowna droga. A po drugie, wina nie leży po stronie Kraciego. Winą jest to, że Gustavo źle przedstawiał swoją rolę na serwerze. Screen wiadomości klapka z osobą, która opłacała serwer. Było w nich wytłumaczone, kto tak naprawdę odpowiada za serwer. Ale jest też tam zaznaczone, że serwer został postawiony dla Gustavo. Więc końcowo ugoda polegała na tym, iż Gustavo nie mógł ingerować bezpośrednio w projekt jako technik, ale mógł moderować serwer. W czasie, kiedy rozmawialiśmy o tej całej sytuacji, nagle serwer Discord został zawieszony przez Gustavo, a końcowo sam serwer upadł. Wydaje mi się, że Gustavo nie do końca wiedział, jak działa świat. Taka jedna wiadomość może spowodować ogromne konsekwencje. Morał z tej historii jest taki, że nie powinniście uważać każdego człowieka za swojego przyjaciela, a w szczególności społeczności, które mogą być osoby, które użyją tych informacji na waszą niekorzyść. Mam nadzieję, że Gustavo tam się trzymasz, a ja was żegnam i do zobaczenia. Cześć.